Partnerem akcji Bezpieczna Jaskinia jest K2 Action, producent kombinezonów jaskiniowych, kolba.pl, polski dystrybutor marki Fenix, Speleoklub Olkusz. W tej serii filmów opowiem Wam o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w poruszaniu się po jaskiniach. Seria ta jest kierowana do osób początkujących i turystów, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę z jaskiniami. Jaskinie od zawsze fascynują ludzkość swoją tajemniczą atmosferą i ukrytymi zakątkami. Jest to świat nieznany dla większości, pełen unikalnych formacji skalnych, przepięknych stalaktytów i stalagmitów oraz niezwykłych organizmów. Jaskinie występują na całym świecie i stanowią cenne obiekty badań dla naukowców oraz atrakcje turystyczne dla osób spragnionych bliskiego kontaktu z naturą. Należy bezwzględnie pamiętać o szanowaniu tych miejsc, które tworzyły się przez miliony lat. Nie niszczymy, nie dewastujemy, nie śmiecimy, nie rozpalamy ognisk wewnątrz jaskiń, nie dotykamy nacieków i nie załatwiamy się w jaskiniach. Każdego roku odkrywamy coraz więcej jaskiń. Do najbardziej popularnych należą jaskinie krasowe, powstałe na skutek rozpuszczania się skał wapiennych przez wodę. Inne rodzaje to jaskinie pseudokrasowe, tektoniczne, lodowe, wulkaniczne. Każda z tych jaskiń ma swoje unikalne cechy, które przyciągają grotołazów. Nie można pominąć również walorów sportowych jaskiń. Jest ogrom grotołazów, którzy specjalizują się w sportowym pokonywaniu jaskiniowych trudności. Warunki panujące w jaskiniach są skrajnie trudne i nie jest to środowisko sprzyjające ludziom. Dlatego swoimi działaniami starajcie się minimalizować ryzyko i wszelkie zagrożenia z nim związane. Nie przeceniajcie swoich możliwości. Ogromna większość wypadków jaskiniowych jest spowodowana przez czynnik ludzki i złe przygotowanie do wycieczki czy akcji jaskiniowej. W większości to zagubienia, wszelkiego rodzaju urazy, złamania, upadki. Natomiast do zaklinowania dochodzi niezwykle rzadko. Świetnym przykładem jest turystyczna jaskinia Mylna, do której 99% osób wchodzi nieprzygotowana. Wielokrotnie byłem świadkiem, jak turyści próbowali przejść jaskinię w klapkach, koszulkach na ramionczkach, nieudolnie próbując oświetlić korytarze światłem telefonu komórkowego. Podstawową rzeczą, którą każdy jaskiniowy turysta czy grotołaz powinien mieć, to dobre oświetlenie. Według zasad poruszania się po jaskiniach, każdy grotołaz powinien mieć przynajmniej dwa niezależne źródła światła. Inaczej mówiąc, dwie w pełni sprawne naładowane czołówki. Było wiele przypadków zepsucia się czy rozbicia głównego oświetlenia i to zapasowe ratowało życie. Pamiętaj, w jaskini jest ciemno. Tak samo jak po zmroku nad morskim okiem robi się ciemno. Kolejnym podstawowym elementem wyposażenia i w zasadzie niezbędnym jest kask. Jest to element tak samo istotny jak dobre oświetlenie. Jeżeli nie chcesz używać kasku, to nawet nie myśl o turystyce jaskiniowej czy eksploracji. Niestosowanie się do zasad bezpieczeństwa oraz błędy w planowaniu wycieczek czy akcji jaskiniowych to stwarzanie zagrożenia dla siebie i dla innych. Zachęcam Was, abyście swoją przygodę z jaskiniami rozpoczęli z przewodnikiem, instruktorem albo na kursie w klubie Speleo. Taki klub znajdziecie w każdym większym mieście. Ja ze swojej strony polecam klub Speleo Olkusz. Ponad 90% osób, które ogląda nasze filmy, nie subskrybuje tego kanału. Dlatego kliknij przycisk subskrybuj z dzwoneczkiem, aby dowiedzieć się o nowych filmach. W kolejnym materiale opowiem Ci, jak przygotować się na taką wycieczkę jaskiniową czy wyjście do sztolni. A teraz trzymajcie się i piona!